Witaj na kanale nauka.pl. Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowych lekcjach. Aleksander Fredro, zemsta. Aleksander Fredro, nota biograficzna. Aleksander Fredro urodził się 20 czerwca 1793 roku we wsi Surochów. Wieś znajdowała się wtedy w zaborze austriackim nazywanym Galicją. Matka Fredry zmarła, kiedy miał 13 lat. Jego ojciec, Jacek Fredro, był bardzo zamożnym właścicielem ziemskim. W 1822 roku otrzymał od władz zaborczych tytuł hrabiowski, który przeszedł na jego syna. Aleksander Fredro miał ośmioro rodzeństwa i był trzecim w kolejności dzieckiem w rodzinie. Wartości wpajane przyszłemu pisarzowi w rodzinnym domu uczyły szacunku i przywiązania do tradycji szlacheckiej oraz przekonania o jej wyjątkowości. Od 1809 roku Fredro przez pięć lat służył w armii Napoleona Bonaparte. To doświadczenie wojenne odegrało w jego życiu dużą rolę. Sam Fredro nazywał ten okres szkołą świata, która okazała się dla niego cenniejsza od tradycyjnej wiedzy, jaką można było zdobyć na uniwersytecie. Dzięki zaciągnięciu się do armii trafił do Paryża, a tam zetknął się z teatrem francuskim, który okazał się bardzo ważnym źródłem inspiracji w jego późniejszej twórczości. W domu rodzinnym nie otrzymał solidnego wykształcenia. Guwernerowi, płachetce, który miał zajmować się jego edukacją, po latach zarzucał nienależyte dopełnienie obowiązku. Fredro nie chodził do szkół publicznych ani nie pobierał nauki na uniwersytetach. Gdzie indziej jednak zdobywał cenną wiedzę, której nie dałyby mu książki i wykłady. Najważniejsze doświadczenia czerpał bowiem prosto z życia, z tego co widział, co słyszał, z tego co mu się przytrafiało. Dzięki temu, że nie wpływały na niego środowiska uniwersyteckie, nie miał stałego kontaktu ze zmiennymi, przychodzącymi i odchodzącymi modami, umiał z dystansem odnieść się do obowiązujących akurat konwenansów, obyczajowych i tendencji dominujących w literaturze. Można powiedzieć, że brak dobrego wykształcenia w młodości dał mu niezależność. Nauczył się samodzielnie podejmować decyzje i oceniać otaczającego zjawiska. Swoją pierwszą komedię pod tytułem Pan Geldhab napisał w wieku 25 lat. W 1828 roku Fredro ożenił się z Zofią Jabłonowską, rozwiedzioną wcześniej z hrabią Stanisławem Skarbkiem. Bardzo długo zabiegał o względy Zofii, ale wytrwałość opłaciła mu się. Życie rodzinne układało się pisarzowi pomyślnie i poświęcał mu wiele uwagi. Kiedy wybuchło powstanie listopadowe, Fredro na krótko zaangażował się w pracę Obywatelskiego Komitetu Pomocy dla Powstania, jednak w samym powstaniu nie wziął udziału. Zmarł 15 lipca 1876 roku we Lwowie. Do najwybitniejszych komedii Fredry zalicza się przede wszystkim trzy utwory: Śluby Panieńskie czyli Magnetyzm Serca. 1832 rok. Pana Jowialskiego 1832 i zemste 1833. Podkreślmy jeszcze raz najważniejsze informacje biograficzne, które odbiły się na twórczości Fredry. Jest to przede wszystkim brak tradycyjnej edukacji, solidnego zaplecza w postaci klasycznych dzieł literackich i znajomości uznawanych prawideł rządzących literaturą. Ta sytuacja przyczyniła się do wyjątkowości i świeżości utworów pisanych przez Fredre. Jego bohaterowie nie razili artystyczną sztucznością, byli naturalni, podobni do prawdziwych ludzi. Jeśli pojawiały się w jego sztukach jakieś postacie sztuczne przerysowane, był to celowy zabieg komiczny, który służył wyszydzeniu i wyśmianiu takiej postawy. W swoich komediach prezentował się to szlachecko-ziemiański, jaki był mu bliski z domu. Sam brał udział w ważnych wydarzeniach historycznych, dlatego umiał oceniać rzeczywistość właśnie przez pryzmat toczącej się historii. Fredro poruszał inne problemy i w inny sposób o nich pisał, niż robili to w swoich dramatach wybitni przedstawiciele epoki romantyzmu Mickiewicz, Krasiński czy Słowacki ponieważ bieżące tendencje nie wywarły na nim aż tak dużego wpływu, albo potrafił się do nich zdystansować. W jego twórczości można zauważyć dwa sprzeczne ze sobą kierunki, dwie siły rządzące literacką rzeczywistością. Sprzeczności wynikają z życiowych doświadczeń pisarza i z tego, że poniekąd godził dwie epoki. Korzystał z osiągnięć i mijającego oświecenia, i rozkwitającego romantyzmu. Z jednej strony wyraźnie czuł wyniesione z domu przywiązanie do tradycyjnych wartości i obyczajów szlacheckich, z drugiej jednak w świecie komedii Fredry widać, jak ten staropolski wzorzec się wyczerpuje, traci aktualność i ustępuje nowemu porządkowi. Jaką rolę odgrywa w takim razie gatunek komedii, z którego zasłynął? Fredro nie pozwala zwyciężyć tym uczuciom dysharmonii. Wiara w siły harmonii okaże się w jego utworach zawsze silniejsza od stale czyhających sił nieporządku i zła, stwierdził jeden z badaczy twórczości Fredry. Komedia śmiechem pozwala znieść to, co złe lub straszne. W jego komediach zwycięża optymizm i happy endy. Śmiech pozwala nabrać dystansu do rzeczywistości. Dostarcza pozytywne emocje, które były niezbędne, szczególnie w sytuacji Polaków pod zaborami. Aleksander Fredro na tle epoki romantyzmu. Za początek romantyzmu w Polsce przyjmuje się rok 1822. Jest to data wydania Ballad i Romansów Adama Mickiewicza. Koniec romantyzmu wyznacza rok 1863, czyli wybuch Powstania Styczniowego. Czas, w którym tworzył Fredro, przypada według przyjętych podziałów właśnie na epokę romantyzmu. Czy jednak jego twórczość pasuje do wzorów i prądów charakterystycznych dla tej epoki? Czy możemy umieścić go obok wielkich romantyków, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego, żeby to ocenić? Przypomnijmy najważniejsze cechy literatury i kultury polskiego romantyzmu. Najbardziej znane hasła tej epoki to m.in. walenrodyzm, mesjanizm, winkeljedyzm, czyli określenie Polski Chrystusem narodów. Mówią one przede wszystkim o poświęceniu ojczyźnie, walce o wolność i niepodległość oraz o szczególnej pozycji Polski w dążeniach narodowo wyzwoleńczych Europy. Te idee były żywo obecne w literaturze romantycznej i wiązały się na przykład z wyjątkową rolą artysty w społeczeństwie. Poeta był wieszczem, przewodnikiem duchowym narodu. Obok haseł dotyczących walki o niepodległość, wyraźne były też inne tendencje na przykład orientalizm. Romantycy fascynowali się kulturą Wschodu i wprowadzali różne zaczerpnięte z niej elementy do swoich utworów. Romantycy zaczęli też zwracać uwagę na kulturę folklorystyczną, czyli ludową. Równie ważną była kategoria gotycyzmu. Było to zjawisko, które polegało na zainteresowaniu kulturą i estetyką średniowiecza. Łączyło się z elementami grozy i tajemniczości. Stąd w wielu utworach romantycznych pojawiają się stare zamki, ruiny, cmentarze czy duchy. Nastąpił zwrot od oświeconych ideałów rozumu do ideałów duchowych. Przykładem takiego podejścia do rzeczywistości mogą być słowa Mickiewicza z ballady Romantyczność. Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko. Charakterystycznymi gatunkami literackimi, z jakich korzystali romantycy, były ballada, poemat dygresyjny, powieść poetycka i romantyczna odmiana dramatu. Jak na tym tle prezentuje się twórczość Aleksandra Fredry? W epoce dramatu romantycznego Fredro pisze głównie komedię. Wątek romansowy jest w zemście sparodiowany. Efektom komicznym służą również romantyczne rekwizyty z konwencji gotycyzmu, stary zamek i śmieszny spór o rozpadający się mur, czyli uwielbiane przez romantyków ruiny. Sztuka nie porusza bezpośrednio tematu narodowo-wyzwoleńczego, tak jak dzieje się na przykład w Kordianie Słowackiego czy Konradzie Walenrodzie Mickiewicza. Czy Fredro jest w takim razie romantykiem? Znawcy literatury spierali się nad tym, czy Fredrze bliżej do oświecenia, czy do romantyzmu. Na pewno nie można go po prostu podporządkować do jednej albo drugiej epoki. W pewnym sensie Fredro stoi pomiędzy nimi. Korzysta z osiągnięć komedii oświeceniowej, ale wprowadza wiele zmian, które świadczą o nastaniu nowej epoki i nowych tendencji. Można też powiedzieć, że zemsta jest ponadczasowa. Mimo, że utrwala konkretny historyczny moment zmierzchu Polski Sarmackiej, to przede wszystkim po prostu pokazuje świat szlacheckiego dworku. Charaktery polskich szlachciców, ich obyczaje, sposób myślenia, wady i zalety. Jest też wybitnym osiągnięciem polskiego komediopisarstwa i miała duży wpływ na rozwój polskiego teatru. Okoliczności powstania utworu: Fredro rozpoczął pisać zemstę w 1832 roku, zakończył w 1833. Po raz pierwszy zemsta została wystawiona na scenie w 1834 roku. Dopiero później tekst został wydany. Pomysł na akcję sztuki opiera się na prawdziwych wydarzeniach, na ślad których Fredro trafił w starych dokumentach. Jako posag ślubny jego żona Zofia wniosła do małżeństwa połowę gotyckiego zamku w Odrzykoniu. To tam Fredro odnalazł oryginalne papiery sądowe z XVII wieku procesujących się dwóch współwłaścicieli zamku. Jana Skotnickiego i Piotra Firleja. Spór toczył się nie tylko przed sądem. Posiadacze zamku posuwali się do wzajemnego dokuczania sobie, niszczenia swojego mienia, a nawet napaści na wynajmowanych robotników. Zatarg po wielu latach faktycznie zakończył się ślubem, który połączył obie rodziny. Początkowo Fredro planował pozostawić akcję swojej komedii w rzeczywistym czasie od rzekońskiego sporu, czyli XVII wieku. Ale ostatecznie zdecydował się ją współcześnić. Inspiracja autentyczną historią stworzoną na podstawie źródłowego przekazu historycznego akurat łączy Fredre z tendencjami panującymi wśród innych pisarzy jego epoki, dla których ważne było historycznie umotywowane pochodzenie dzieła. Podstawowe informacje. Akcja zemsty rozgrywa się wokół sporu dwóch właścicieli zamku Odrzykońskiego, cześnika Raptusiewicza. I rejenta Milczka. Syn rejenta Wacław i potopieczna Cześnika Klara są w sobie zakochani. Jednak opiekunowie tkwią we wzajemnej nienawiści i nie wyraziliby zgody na małżeństwo. Cześnik pragnie powiększyć swój majątek, dlatego oświadczył się pod stolinie. Nikt poza nią nie wie, że wcale nie posiada dużego majątku, ponieważ jego większość należy do młodej Klary. W międzyczasie rejent Milczek wynajął murarzy do naprawy zniszczonego muru zamkowego, co rozzłościło Cześnika. Rozkazał swoim poddanym przepędzić robotników i groził sąsiadowi użyciem broni. Rejent w odwecie nakłania podstolinę, żeby zerwała zaręczyny z Cześnikiem i poślubiła jego syna Wacława. Oszukany Cześnik zmusza Wacława do poślubienia swojej podopiecznej, żeby nie mógł ożenić się z podstoliną. Nie wie jednak, że Klara i Wacław się kochają i że jego zemsta okazuje się dla nich upragnionym wybawieniem. Miejscem akcji zemsty jest zamek na mazowieckiej wsi w Odrzykoniu. Zamek jest stary, otacza go zniszczony mur. Czas akcji nie został przez Fredre dokładnie określony. Badacze literatury spierali się na temat konkretnej daty. Niektórzy przyjmowali rok 1815 za najbardziej prawdopodobny, Inni uważali, że akcja rozgrywa się jeszcze w wieku XVIII. Zaniechanie przez autora precyzyjnego określenia czasu akcji może jednak świadczyć o tym, że ta informacja nie ma aż tak dużego znaczenia w zrozumieniu i docenieniu walorów sztuki. Ważne jest to, że musiał to być czas mniej więcej współczesny Fredrze. W formie komedii, zabawni i z dystansem, Fredro utrwalił w swojej sztuce arkadyjski świat polskiego dworku szlacheckiego. Uchwycił też ten świat w szczególnym dla niego momencie historycznym, momencie poważnej i dość gwałtownej zmiany. Czas akcji zemsty to czas zmierzchu świata sarmackiego i wstępowania w zupełnie nową epokę. Ważnym źródłem inspiracji była dla Fredry w pisaniu zemsty tradycja komedii oświeceniowej. Ale tylko inspiracji, ponieważ pisarz nie przenosił z niej gotowych wzorów. Zmieniał je, dostosowywał do własnych potrzeb i gustu, rozwijał. Zemsta jest komedią w czterech aktach, napisaną wierszem. Motto utworu pochodzi z Andrzeja Maksymiliana Fredry i brzmi tak. Nie masz nic tak złego, żeby się na dobre nie przydało. Bywa z węża dryjakiew. Złe często dobremu okazyją daje. Dryjakiew oznacza lekarstwo. Motta umieszczane przez autorów na początku utworów mają zawsze duże znaczenie – i czytelnik powinien zwrócić na nie odpowiednią uwagę nie tylko przed przeczytaniem tekstu, ale też po zakończeniu. To w perspektywie całego dzieła motto nabiera w pełni swojego sensu i pozwala zrozumieć zamysł autora. Znając przebieg akcji zemsty, można zinterpretować motto w odniesieniu do całego utworu. Co w takim razie można powiedzieć o motcie wprowadzonym przez Fredre? Zdecydowanie odnosi się ono do tytułowej zemsty. Zamiarem Cześnika było zemszczenie się na rejęcie za namówienie podstoliny do zerwania zaręczyn. Powziął więc plan, który miał zaszkodzić jego wrogowi doprowadzić go do złości dać nauczkę. Pobudki Cześnika możemy nawet wprost ocenić jako złe. Do czego doprowadził jego plan zemsty? Do ślubu kochających się Klary i Wacława, którzy w innej sytuacji nie mogliby się pobrać. Ostatecznie też wzajemna nienawiść właścicieli Starego Zamku zostaje zamieniona w ogólną zgodę. A więc nienawiść, spór, straszanie sądem, wzywanie do pojedynku, intrygi i oszustwa kończą się triumfem miłości młodych zakochanych i powszechną zgodą. Motto, wybrane przez Fredre, jest nacechowane optymizmem i od samego początku zdaje się obiecywać odbiorcy szczęśliwe zakończenie. Charakterystyka głównych bohaterów. Głównymi postaciami w zemście są Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek. To między nimi toczy się napędzający akcje spór. Obok nich występują młodzi zakochani Wacław i Klara oraz Józef Papkin i Wdowa Podstolina. Sztuki Fredry nie bez przyczyny należą do kanonu literatury Polskiej. W budowie sylwetek bohaterów zemsty Fredro przekraczał obowiązujące konwencje. Pogłębiał charakterystykę postaci. Różnicował każdą jako indywidualną jednostkę. Osoby jego komedii są żywe, świeże, oryginalne, nie rażą literacką sztucznością. Fredro zrywał z molierowskim modelem komedii typów na rzecz komedii charakterów. Dzięki temu może oddać w komedii to, jak ludzie różnią się od siebie, co jest przyczyną ich działań, jak trudno bez wahania oceniać cudze postępowanie. Inaczej było w komediach Moliera, któremu chodziło o pokazanie konkretnych typów ludzi. Bardziej liczyła się cecha niż dana osoba. Tymczasem Fredrze zależy nie na typach ludzi, ale na nich samych, których nie da się według niego łatwo podzielić na dobrych, złych, skąpych, hojnych, fałszywych czy uczciwych. Widać to wyraźnie na przykładzie bohaterów zemsty. Każdy reprezentuje różne cechy. Spór Cześnika z rejentem wcale nie jest czarno-biały. Nie można jednoznacznie ocenić ich postępowania. Przeważnie każdy w równym stopniu ponosił winę za zaistniałą sytuację i jej rozwój. Rozwój akcji wpływa na zachowanie postaci, zmieniają się w czasie jej trwania, pokazują coraz to nowsze cechy. Na przykład Papkin, przekonany, że umiera, porzuca uniżoną i służalczą postawę, jaką przyjmował wcześniej wobec Cześnika. Wyjawia też tajemnice Wacława. Komedia charakterów Fredry jest też w dużej mierze uwarunkowana tłem społecznym i historycznym. To świat polskiej szlachty. Jej tradycje, obyczaje i światopogląd wpłynęły na to, kim są i jacy są bohaterowie zemsty. Cześnik Maciej Raptusiewicz należy do szlachty średniej. Jest bratem starosty i opiekuje się jego córką Klarą. Cześnik był dawniej urzędem sprawowanym na dworze króla i polegał na podawaniu władcy potraw. Nazwisko Raptusiewicza jest nazwiskiem znaczącym. Informuje z góry o osobowości bohatera. Cześnik jest więc raptowny, czyli gwałtowny i porywczy. Ma charakter zawadiaki. Jest gadułą, brał udział w Konfederacji Barskiej. Wpada w gniew, gdy rejent zatrudnił bez jego wiedzy i zgody murarzy do naprawy muru. Tak reaguje, gdy dowiaduje się o samowoli sąsiada. Mur naprawia, mur graniczny trzech mularzy. On rozkazał, on się waży. Mur graniczny trzech na murze. Trzech wybije, a mur zburze. Zburze zniszczę aż do ziemi. Prawdziwym powodem takiego wybuchu złości jest przede wszystkim urażona duma i honor cześnika. Mur jest wspólny, więc również w jego interesie leży to, żeby został naprawiony. Ale ważniejsze jest to, że Rejent zdecydował sam, bez zgody Cześnika. W przypływie złości Cześnik nie kieruje się rozsądkiem i rozwagą, ale daje się ponieść chwilowym emocjom. Grozi wybiciem przypadkowych i zupełnie niewinnych murarzy i zniszczeniem muru. Taka decyzja świadczy o jego porywczości i impulsywności. Ale Fredro, jak na mistrza komedii przystało, nie pozwala widzom brać gruźb Cześnika na poważnie i martwić się o życie murarzy. Natychmiast po jego kwestii występuje Papkin, który niechcący powtarza ostatnie słowa Cześnika i przypadkowo wplątuje się w rozwiązanie sprawy, chociaż jest tchórzliwy i wcale nie miał takiego zamiaru. Charakterystycznym powiedzeniem Cześnika jest słynne „mocią panie. Jedna scena szczególnie wzmaga komizm jego postaci, ponieważ nie pasuje do pozostałych, zawadiackich cech Cześnika. To scena, w której Raptusiewicz knuje miłosną intrygę, i próbuje podrobić list zakochanej Klary do Wacława. W tej samej scenie zostaje ośmieszony nadużywany przez niego zwrot. Rejent Milczek zajmuje znacznie niższą pozycję w hierarchii szlacheckiej od Cześnika. Urząd rejenta odpowiadał w dawnej Polsce dzisiejszemu notariuszowi. Nazwisko Milczek także jest dla czytelników ważną informacją. Milczek to ten, który milczy, jest cichy, spokojny, skromny. W trakcie akcji zemsty na jaw wychodzą jednak cechy sprzeczne z tym, co sugeruje nazwisko. Rejent okazuje się obłudny, fałszywy i nieuczciwy. Powtarzane powiedzenie Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba, dowodzi obłudnej i udawanej pobożności. Milczek jest też podstępny i zawzięty. Manipuluje murażami składającymi zeznania i próbuje im wmówić, jak duże szkody ponieśli z rąk Cześnika. Jego nazwisko w porównaniu z charakterem daje efekt komiczny i prześmiewczy. Sam Cześnik mówi o tej niezgodności: Rejent Milczek, słodki, cichy, z kornym licem, ale z diabłem, z diabłem w duszy. Dwaj bohaterowie są poniekąd stworzeni na zasadzie kontrastu, sugerują to już same nazwiska. Ten zabieg skontrastowania głównych postaci łączy zemstę z tradycją komedii oświeceniowej w której bohaterowie byli często swoimi przeciwieństwami. Ale bohaterowie Fredry nie są pokazani tylko w jednym świetle. Rozwój akcji wpływa na ich zachowanie. W czasie żywego i zaskakującego toku wydarzeń, Cześnik i Rejent przybierają jakby odwrotne role. Cześnik obmyśla intrygę posłania Wacławowi fałszywego listu od Klary, a Rejent zdobywa się na odwagę i stawia się na pojedynek. Poza tym obu bohaterów łączy przynależność do wspólnej klasy. Obaj są szlachcicami. Fredro każdemu z nich nadał inne cechy, charakterystyczne dla polskiego Sarmaty. Rejent i cześnik razem tworzą obraz typowego polskiego szlachcica. W tradycji sarmackiej bardzo ważne było podkreślanie swojego rodowodu i przywiązania do swojej klasy. Ta klasa była silna i ważna właśnie jako grupa, wspólnota. Przynależność do klasy szlacheckiej sprawiała, że bardzo wiele łączyło Raptusiewicza i Milczka. Kolejną postacią w zemście jest Wacław Milczek, syn rejenta. Dowiadujemy się o nim, że przez jakiś czas prowadził życie Amanta podczas pobytu w Warszawie, romansował ze starszą od siebie pod stoliną. Zakochany w klarze starał się aktywnie przyczynić do ich ślubu. Nie zdawał się na los i czekanie. Ach, obecność mnie zastrasza, bo tak dotąd czynim mało, by zapewnić przyszłość całą, a przyszłością miłość nasza. Wyznaje ukochanej. Wacław uosabia inny wzór kochanka niż był popularny w oświeceniu. Kochankowie z ubiegłej epoki byli z reguły bierni i nie mieli wpływu na własny los. Wybranka Wacława Klara jest bratanicą cześnika Raptusiewicza i pozostaje pod jego opieką. Jest zakochana w Wacławie, ale nie jest zaślepiona miłością. Zdaje sobie sprawę z taktyk stosowanych przez wacława. Najbardziej komiczną postacią zemsty jest Józef Papkin. Nazwisko Papkin prawdopodobnie wzięło się od papki, czyli potrawy. Oznaczało pieczeniarza, który zbierał resztki ze stołu swojego pana. Papkin lubił się przechwalać i dowodzić własnych zalet. Chciał być postrzegany jako dzielny, waleczny rycerz i amant, zdobywca kobiecych serc. W rzeczywistości był tchórzliwy i unikał niebezpiecznych sytuacji, a w jego miłosne przygody odbiorca zwyczajnie nie wierzy. Papkin wykazuje zadatki na poetę, na przykład kiedy próbuje wygłosić przed Cześnikiem odę do pokoju. Prześmiewczy charakter tej scenie nadaje fakt, że Oda ma jedynie odwrócić uwagę Cześnika od zadania przegonienia muraży, jakie wyznaczył Papkinowi. Bohater odtwarza w swojej roli literackie stereotypy i konwencje i obraca je w żart. Dzieje się tak, kiedy na przykład Papkin zbyt poważnie i dosłownie traktuje słowa innych bohaterów. Cześnik w pierwszym akcie nazywa rejenta czartem. Przestraszony Papkin uwierzył w diabelski charakter sąsiada i dlatego wmawia sobie, że wino, którym go poczęstował, było zatrute. Nieodłącznym atrybutem Papkina jest jego szabla Artemiza. Powołuje się na nią, gdy chce dowieść swojego męstwa, ale tchórzostwo bohatera jedynie ośmiesza ten rycerski i szlachecki rekwizyt. Podstolina jest wdową po trzech mężach. Poznajemy ją w sztuce jako narzeczoną Cześnika. Następnie zrywa zaręczyny, żeby poślubić Wacława, z którym miała romans. W ostatnim akcie wychodzi na jaw jej stosunek do małżeństwa. Chciałam za mąż pójść czym prędzej, by nie zostać całkiem w nędzy. Ów majątek zapisany na czas tylko był mi dany, a w istotnym wiecznym darze dziś przypada szczęsnej klarze. Rodzaje komizmu w zemście. Fredro osiąga w zemście efekty komiczne na różne sposoby. Źródłami komizmu są same postacie, nieoczekiwane zmiany akcji i język komedii. Bardzo ważnym mechanizmem służącym wzbudzeniu śmiechu jest kontrast. Upór i zawziętość głównych bohaterów szlachciców nie pasują do błahości sporu o zniszczony mur. Zapowiadająca się śmiertelnie poważnie sąsiedzka nienawiść nie prowadzi do żadnych tragicznych wydarzeń. W ten sposób sam tytuł wydaje się prześmiewczy i zemsta także staje się środkiem potęgowania komizmu. Cześnik chciał zemścić się na rejencie i postanowił ożenić jego syna z Klarą. Jak wiemy, pomógł tylko rozwiązać problem dwojga zakochanych. Efekt komiczny wywołuje to, że nie wiedział o ich miłości i nie wiedział, że jego zemsta okaże się dla nich błogosławieństwem. Zemsta zatem wcale zemstą nie jest. Z kolei deklaracje Papkina i jego zapewnienia o własnej odwadze kontrastują z tchórzliwym zachowaniem. Na przykład wymigiwaniem się od wizyty u Rejenta czy chowaniem się przed murarzami. Komiczne są też niektóre zwroty akcji i wydarzenia. Jak na przykład to, że Rejent zdobywa się na odwagę i stawia się na pojedynek z Cześnikiem, ale okazuje się, że rywala nie ma na miejscu. Pojedynek stracił sens, ponieważ w międzyczasie Cześnik. Uknął nowy sposób zaszkodzenia sąsiadowi i zmusił do ślubu Klarę i Wacława, co ostatecznie doprowadziło do szczęśliwego zakończenia. Komediowym chwytem jest też motyw przybierania podwójnej roli. Wacław gra przed Cześnikiem, komisarza Rejenta, żeby zbliżyć się do ukochanej. Gdyby Cześnik wiedział, że Wacław jest synem jego wroga, nie wpuściłby go pod swój dach. Znakiem rozpoznawczym komedii Fredry jest humor językowy. To dowcip oryginalny, różnorodny i na wysokim poziomie. Dzięki niemu nawet chwyty i sytuacje znane od dawna w tradycji komediopisarskiej zyskiwały świeżość. Nie były tylko nudnym powtórzeniem starych pomysłów, które publiczność wiele razy widziała już na scenie. Pełen inwencji komizm językowy sprawiał, że nawet znane motywy zyskiwały nową jakość. Język zemsty jest przede wszystkim naturalny, zbliżony do mowy potocznej z początku XIX wieku. Fredro nie unikał nawet ówczesnych przekleństw, na przykład czart czy dokaduka. W usta bohaterów wkłada liczne przysłowia i powiedzonka, jak choćby najbardziej charakterystyczne powiedzenie Cześnika mocium panie i rejenta niech się dzieje wola nieba. Co więcej, każdy bohater wypowiada się inaczej. Język jest więc zindywidualizowany, inny w przypadku każdej postaci. Komizmowi w sztukach Fredry sprzyja to, że pisarz nie moralizuje i nie poucza. Nadrzędnym celem jego sztuki jest wzbudzenie śmiechu, zabawienie publiczności. Oczywiście z zemsty płynie nauka. Interpretujemy tę komedię i wyciągamy z niej wnioski. Ale nie jest to sztuka dydaktyczna. To bardzo ważna cecha zemsty i w ogóle sztuk Aleksandra Fredry, bo różnicująca je na tle dotychczasowych komedii polskich pisarzy i tradycji oświeceniowej. Innym sposobem budowania komizmu językowego w zemście jest zabawa różnymi stylami literackimi. Utartymi konwencjami, które Fredro parodiuje. W sztuce pojawiają się nawiązania do tradycji stylu barokowego zdobnego, bogatego, pełnego przepychu i makaronizowania czyli używania obcojęzycznych zwrotów. Pojawia się też stylizacja na wzór gatunków romansowych. Postacią, która parodiuje najwięcej różnych konwencji literackich, jest Papkin. Ciągle stara się odgrywać jakieś role. Pragnie być postrzegany jako idealny rycerz albo amant, i w związku z tym przyjmuje również odpowiedni do tych ról język. Zemsta jako parodia powieści gotyckiej. Powieść gotycka jest charakterystycznym gatunkiem preromantyzmu i romantyzmu. Przypomnijmy, że gotycyzm w literaturze polegał na wprowadzeniu elementów grozy i tajemniczości. Towarzyszyła mu mroczna, złowróżbna aura, krwawe i okrutne intrygi. Charakterystyczne scenerie i rekwizyty utworów gotyckich to stare, opuszczone zamczyska, lochy, cmentarze, ruiny, nagrobki. Gotycyzm obejmował również składniki świata fantastycznego: duchy, upiory, przepowiednie, klątwy. Fredro wykorzystał w Zemście elementy charakterystyczne dla gatunku powieści gotyckiej, ale nie po to, żeby stworzyć kolejny utwór gotycki, tylko żeby zastosować je w zupełnie nowy sposób. Motywy gotyckie posłużyły Fredrze za kolejne źródło komizmu i zostały w zemście sparodiowane. Za chwilę wymienimy te elementy i zastanowimy się, dlaczego zamiast wzbudzać grozę, bawią. Najpierw jednak poświęćmy uwagę samemu zabiegowi parodii. Parodia polega na naśladowaniu jakiegoś stylu, gatunku czy konwencji w celu uzyskania efektu humorystycznego. Parodia ośmiesza tekst, który stara się naśladować. Celowo to naśladowanie jest niedokładne, ma pokazać, że służy czemuś innemu, wcale nie dąży do zwykłego powielenia wzoru. Parodia może być różnie nacechowana, może mieć funkcję rozrywkową, komiczną, ale może też być ostrą satyrą i krytykować parodiowany pierwowzór. Na czym polega parodia powieści gotyckiej w komedii Fredry? Akcja zemsty rozgrywa się w starym zamku, który otacza zrujnowany mur. Zamek i ruiny są charakterystycznymi motywami powieści gotyckiej. U Fredry jednak nie służą wcale stworzeniu mrocznego, tajemniczego nastroju. W zamkowych murach toczy się przyziemny, wręcz grubiański, prymitywny spór nie o sam zamek, ale właśnie o otaczające go ruiny muru. Tak ważny dla romantyków rekwizyt w zemście jest obiektem sąsiedzkich przepychanek, niewartym, jak się okaże w zakończeniu sztuki, wzajemnych pretensji i roszczeń. W powieściach grozy ważną rolę odgrywał wątek miłosny. Na drodze do szczęścia zakochanym stały krwawe intrygi i poważne konflikty, które doprowadzały do tragicznego finału. U Fredry jest odwrotnie. Najpierw beznadziejna sytuacja Klary i Wacława zmienia się w toku akcji dodajmy, że na skutek złośliwych sąsiedzkich intryg i kończy upragnionym ślubem. Zatargi rodowe i stare klątwy prowadziły w utworach gotyckich do przelewów krwi. I fatalnych finałów. Fredro buduje akcję zemsty na sporze dwóch rodzin, ale groza i potworność zostają zamienione w śmiech. Nienawiść cześnika z Rejentem okazuje się wcale nie być rodową nienawiścią aż po grób. Tak naprawdę jest krótkotrwała, nie ma silnych podstaw, a jej powód, w gruncie rzeczy błahy, na końcu sztuki traci w ogóle znaczenie i odchodzi w niepamięć. Znawca twórczości Fredry tak ocenił zastosowanie parodii w komedii. Geniusz pisarza sprawił, że akcją zemsty rządziły prawa parodii, a nie prawdy. Wątek romansowy. Głównym wątkiem akcji jest oczywiście spór dwóch rodów i ciągła chęć zemsty za wyrządzane sobie nawzajem złośliwości. Ale najważniejszym tematem i jednocześnie wartością, która prowadzi do powszechnej zgody na koniec utworu, jest miłość. Miłość i życie rodzinne są najważniejszymi wartościami w wielu sztukach Fredry. W zemście miłość dwojga młodych ludzi jest motorem napędzającym akcję i pozwalającym na szczęśliwe zakończenie. To siła miłości prowadzi do szczęśliwego zakończenia. Zemsta jest komedią, która ośmiesza różne style i konwencje literackie. Dotyczy to także wątku romansowego. W jaki sposób zatem zostaje z niego wyłączona i wyniesiona na piedestał miłość? Fredro parodiuje wzór romansu rycerskiego. A postacią, dzięki której osiąga zamierzony efekt, jest przede wszystkim Józef Papkin. Klara w rozmowie z nim mówi wprost. W dawnych czasach rycerz prawy, lub ozdobion wieńcem sławy, lubo staczał krwawe boje, nim oświadczył mołość swoją, ku czci drogiej swej kochanki w turniejowe wjeżdżał szranki. Papkin ma więc jako dowód swojej wytrwałości i posłuszeństwa milczeć sześć miesięcy. Żyć o chlebie i wodzie przez rok i sześć dni, oraz schwytać i przywieść swojej wybrance jadowitego potwora krokodyla. Ta przerysowana, wyolbrzymiona próba śmiałości wzbudza wyłącznie śmiech, tym bardziej, że Klara jest świadoma absurdalności zadania i specjalnie takie wyznacza papkinowi. On z kolei nie ma najmniejszego zamiaru uczciwie wywiązać się z podjętego wyzwania. Oszukanie Klary, aby zdobyć jej rękę, nie stanowiłoby dla niego żadnego problemu. Ta scena zemsty ośmiesza więc mit rycerskości. Wątek romansowy jest poza tym sparodiowany przez wykluczenie napięcia i troski o los bohaterów. Między innymi ze sprawą motta utworu, ale też po prostu wszechobecnego komizmu, odbiorca nie obawia się o to, że nieszczęśliwa miłość doprowadzi do tragedii. Mimo, że Fredro parodiuje stereotypy konwencji romansowej, to prawdziwe uczucie w zemście zostaje ocalone. To ono w końcu odnosi zwycięstwo nad intrygami. Baśniami, wzajemnymi złośliwościami, obłudą, zawziętością i uporem. Co więcej, staropolskiemu stosunkowi do miłości, jaki został zaprezentowany w zemście, można wiele zarzucić. Fredro odnotowuje w swojej sztuce różne obyczaje szlacheckie, również te związane z małżeństwem. Ze sztuki dowiadujemy się, że przyszłego małżonka lub przyszłą małżonkę wybierał rodzic, czy jak w zemście, opiekun. Uczucia nie odgrywały żadnej roli w aranżowaniu związków. Najczęściej decydowały praktyczne względy finansowe. Tak postępuje Podstolina, która w ostatnim akcie wyznaje: Chciałam za mąż pójść czym prędzej, by nie zostać całkiem w nędzy. W akcie pierwszym, Cześnik zastanawia się nad tym, czy samemu nie ożenić się z młodziutką Klarą. Odrzuca jednak ten pomysł, a później, nie pytając jej o zdanie, zmusza do ślubu z Wacławem. Pamiętajmy, że nie wie o wzajemnej miłości młodych. Rejent nie różni się pod tym względem od Cześnika. Jest gotowy zmusić swojego syna Wacława do ślubu z Podstoliną tylko po to, żeby zemścić się na Raptusiewiczu i przejąć majątek Podstoliny. Nie obchodzą go uczucia syna. Z pierwszego aktu wiemy, że ani Cześnik, ani Rejent nie zgodziliby się na ślub Wacława i Klary, nawet gdyby zakochani powiedzieli im o swojej miłości. Końcowy triumf małżeństwa z miłości dyskredytuje związki zawierane dla zysku i dowodzi siły prawdziwego uczucia. Obraz świata polskiej szlachty. Główni bohaterowie zemsty są polskimi szlachcicami sarmatami, ale już u schyłku kultury sarmackiej. W okresie rozkwitu sarmatyzm i szlacheckość były synonimem polskiej narodowości. Sarmatyzm był formacją kulturową, która opierała się na przekonaniu, że polska szlachta wywodzi się ze starożytnego ludu zwanego sarmatami. Takie przekonanie rozwinęło się pod koniec XVI wieku, a największą rolę w historii i kulturze odgrywało w wieku XVII. Sarmatów miały łączyć wspólne cechy dotyczące różnych dziedzin życia. Obejmowały na przykład specyficzny rodzaj ubioru. Polski sarmata nosił między innymi żupan, kontusz i obowiązkowo miał przy boku szable. Najważniejszą wartością była dla sarmatów złota wolność szlachecka. Prawo liberum veto dawało szlachcie bardzo duży wpływ na ustrój i politykę państwa. Polskiego szlachcica cechowała poza tym głęboka religijność i pobożność. Ważne było również podkreślanie swojego rodowodu, szlacheckich korzeni. Żeby podkreślić czyjeś pochodzenie i wysoką rangę, stosowano bardzo rozbudowaną tytułaturę. Na przykład listy zaczynały się długimi określeniami i wieloma tytułami, jakie można było przypisać adresatowi. Przywiązanie do narodowych wartości skutkowało niechęcią do nowinek i mód z zagranicy, a wręcz ksenofobią, to znaczy wrogością wobec cudzoziemców. Sarmaci szczycili się swoim honorem, odwagą i walecznością. Znany był też stereotyp staropolskiej gościnności. W Zemście Fredro pokazał wiele charakterystycznych cech polskiego sarmatyzmu, jednak nie wszystkie. Brak szczególnie jednej z nich wyróżnia komedię Fredry spośród innych dramatów epoki romantyzmu. Brak silnego zaangażowania i zainteresowania bohaterów sprawami politycznymi. W innych sztukach doby romantyzmu bohaterowie zazwyczaj muszą wybierać między dobrem narodowym, publicznym, a prywatnym szczęściem. Żyją sprawami swojego zniewolonego kraju, snują plany narodowo-wyzwoleńcze. U Fredry tylko dwie sceny ściślej wiążą się z polityką. Przemowa do szabli i napomnienie o konfederacji barskiej. Obraz polskiej szlachty jest w zemście utrwalony poniekąd w krzywym zwierciadle. Poprzez komediowy charakter autor wyolbrzymia i wytyka szlacheckie przywary. Sztandarowe cechy i wartości sarmackie są przerysowane, ośmieszane i wywołują rozbawienie. I tak na przykład podejście do religii i pobożności są u Fredry inne niż w typowych przedstawieniach sarmatyzmu. Cześnik nazywa Rejenta czartem. Nie świadczy to o poważnym, bojaźliwym podejściu do zagrożenia, jakie było związane w chrześcijaństwie z postacią szatana. Również sam spór i wzajemne działanie na niekorzyść wroga nie są dowodami chrześcijańskiej miłości i wzorem cnót. Ulubione powiedzenie Rejenta, powtarzane przez niego wielokrotnie w sztuce Niech się dzieje wola nieba dowodzi nieraz obłudy bohatera. Co więcej, szlachcice w komedii Fredry nie są wcale dzielni i odważni, ale porywczy i brawurowi. Podejmują gwałtowne decyzje pod wpływem chwili i emocji. Takie działania wiązały się z przekonaniem, że szlachta sama może wymierzać sprawiedliwość. Rejent Milczek mówi w końcu sceny z murarzami: Czapkę przedam, pas zastawię, a cześnika stąd wykurzę. To dowód uporu i zaciekłości, nieumiejętności odpuszczenia i spokojnego rozwiązywania konfliktów. Przesadną tytułomanię wśród polskiej szlachty, Fredro ośmieszył genialną sceną pisania fałszywego listu do Wacława, kiedy to Dendalski wplata w treść miłosnej wiadomości każde mociąpanie panie wypowiadane przez Cześnika. W rozwiązaniu akcji zemsty ważną rolę odgrywa gościnność staropolska, która okazuje się silniejsza niż nienawiść, zawziętość i prowadzony spór. Trzeba jednak pamiętać, że Fredro sam należał do klasy szlacheckiej i był z nią bardzo związany. Mimo, że w zemście typowe szlacheckie obyczaje stają się źródłem komizmu, to nie są poddawane jednoznacznej krytyce. Śmiech u Fredry nie jest szyderczy i oskarżycielski. Raczej przedstawia świat szlachecki w zabawnej, ale też idyllicznej aurze. Ostatecznie nikt nie ponosi poważnych szkód, wszystko dobrze się kończy i zapanowuje powszechna zgoda. Ostatnie słowa, które cześnik wypowiada w zemście do Rejenta, brzmią: Niech będzie dziś wesele, równie w sercach, jak i w dziele. Mocium panie, z nami zgoda. W tym przemijającym świecie polskiego dworu szlacheckiego, konflikty miały w rzeczywistości łagodny rys i dobrze się kończyły. Na koniec akcji utworu doświadcza się uczucia spokoju, ładu i harmonii. Miejsce zemsty w literaturze polskiej. To głównie zemście. Aleksander Fredro zawdzięcza swoją pozycję w kanonie literatury polskiej. Komedia jest wybitnym osiągnięciem pod względem literackim. Fredro wykorzystał cały warsztat środków, żeby spotęgować komizm postaci i wydarzeń. Połączył cechy osobowościowe postaci z ich sytuacją społeczną i realiami historycznymi. Rozwijał modele komedii oświeceniowej i przerabiał je na potrzeby własnej wizji sztuki. Z dystansem odwoływał się do literackich stylistyk, w tym do preromantyzmu i romantyzmu, i parodiował ich konwencje. Zemsta wyróżnia się bogactwem i dopracowaniem językowym. Fredro zadbał o to, żeby mowa jego bohaterów była żywa, naturalna, bliska językowi Polaków z początku XIX wieku. Fredro w swojej komedii utrwalił określoną epokę historyczną w dziejach Polski. Pokazał obraz szlacheckiego świata, nie kryjąc jego wad i śmiesznostek. Przede wszystkim zaś udało mu się zachować ten świat w szczególnym momencie, w którym nadchodził jego zmierzch. W XIX wieku publiczność różnie interpretowała zemstę. Jedni widzieli w niej pochwałę sarmatyzmu, inni krytykę. Świat przedstawiony w komedii niewątpliwie idealizuje szlachecki dworek, jego tradycje i obyczaje. Mimo że obnaża ich złe strony, to ostatecznie pokazuje je jako łagodne i nieszkodliwe. Fredro sam należał do szlachty i był ze swoją klasą bardzo związany. Dlatego prawdopodobnie krytyka w zemście nie jest ostra. Śmiech pozwala wytknąć wady, ale natychmiast je łagodzi. Dzięki sztuce Fredry umiemy krytycznie ocenić wiele cech staropolskiego Sarmaty. Ale zemsta przede wszystkim utrwala świat, który się kończył, dlatego traktuje go z nutą sentymentu. Koniec sztuki jest przecież triumfem miłości i spokojnego, pełnego zgody życia rodzinnego. Sztuka Fredry była wyjątkowa na tle innych utworów doby romantyzmu. Parodystyczne podejście do haseł swojej epoki i skupienie na innych tematach niż narodowi wieszcze oddala twórczość Fredry od wyznaczników romantycznych. Dlatego ciężko jest jednoznacznie przydzielić twórczość Fredry do jednej epoki. W pewnym sensie w zemście łączy osiągnięcia obu z nich i tworzy własny. Oryginalny model literatury, którego głównym zadaniem byłoby rozbawienie publiczności i przekazanie wiary w porządek świata, jednak wiele też zawdzięczał swojej epoce. Romantyczne zerwanie z wzorami oświecenia, nowe spojrzenie na sztukę i propagowanie nowych wartości pozwoliły Fredrze wyznaczyć swoją własną drogę twórczą, której wybitnym osiągnięciem jest Zemsta. Opracowała Weronika Wertelecka. Czytała Agnieszka Feilhauer. Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowych lekcjach. Zobacz też inne lektury z gimnazjum.